Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok skazujący dla szefa kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasza Rabskiego. Chodzi o zaniedbania dotyczące organizacji lotu do Smoleńska. W czerwcu 2019 roku Tomasz Arabski został uznany winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok skazujący za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego usłyszała także urzędniczka w kancelarii premiera Monika B. Sąd skazał ją na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok dla byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska oraz dla Moniki B. Jedyną zmianą jest modyfikacja opisu zarzucanego im czynu. Mowa o poszerzeniu tego opisu o wzmiankę dotyczącą działania na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego. Obrońcy Tomasza Arabskiego oraz Moniki B. domagali się ich uniewinnienia. Oskarżycielami w tej sprawie byli bliscy kilkunastu ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermana.